Prawdziwe kino. Tak jest. Kasper, powiedz przede wszystkim, skąd u Ciebie taka skoczność? Czy to wrodzone, czy wytrenowane? Wydaje mi się, że wrodzone, bo moi rodzice mieli dosyć dużą styczność ze sportem. Oboje są po AWF-ie w Poznaniu. Mama w czasach liceum trenowała właśnie skok z wyż. I z tego, co się chwaliła, to przeskakiwała swój wzrost już w dosyć młodym wieku, a tata był lekkoatletą, biegał na 100 metrów, ale niestety kontuzja mu w tym przeszkodziła, zerwał mięsień do głowy i musiał podziękować. Pochodzisz ze Słupska, tam się urodziłeś, tam się wychowałeś, tam zaczynałeś grać w koszykówkę. To jest takie wyjątkowe miasto, jeśli chodzi o atmosferę. Zawsze wszyscy to podkreślali. Ta atmosfera i miłość do koszykówki w Słupsku pomagała, czy czasami może przeszkadzała, bo wytwarzała jakąś presję też na młodych graczy? Atmosfera tam była nieziemska. Pamiętam, jak zawsze były derby Pomorza Środkowego, czyli Czarni z Koszalinem grali. Kibice dawali tak czadu czasami, że nie było słyszeć, nie można było usłyszeć swoich własnych myśli. I pamiętam, że zawsze w tych chwilach tak mnie ciarki przychodziły po plecach, tak mi to dawało energii, że jakoś wyciągaliśmy te mecze, choć na przykład byliśmy w beznadziejnej sytuacji i... Dobra, to są wspaniałe wspomnienia. Gryfia to magia, prawda? Gryfia, magia. Nieporównywalna naprawdę. Próbowałem znaleźć to w jakichś innych miejscach, ale jeszcze nie znalazłem. W Słupsku przez kilka lat byłeś graczem lokalnym, utalentowanym, na którego wszyscy liczyli, ale też traktowali trochę inaczej, no bo byłeś tym jednym z najmłodszych. Od kilku lat w Turowie, teraz w Tarciu, jesteś graczem, na którym pewien ciężar rozpoczywa. Zaczynasz być graczem wiodącym. Jak Ci ta rola odpowiada tutaj w Lublinie? W Lublinie rola, jaką trener Dedek wyznaczył, odpowiada mi bardzo. Pamiętam, że przed sezonem, jeszcze zanim podpisałem w Lublinie, trener Dedek dzwonił do mnie i informował mnie, jak wyglądała moja rola właśnie w zespole, gdzie mnie widzi za parę lat. I przyznam się, że wszystkie słowa, które powiedział, na razie się sprawdzają. Jestem za to mu bardzo wdzięczny, że dał mi szansę i mogę się pokazać z najlepszej strony. A w czym czujesz się najlepiej właśnie? Jaka jest ta najlepsza strona Kacpra Borowskiego z Twojego punktu widzenia? Wszyscy mnie znają z tego, że lubię penetrować w lewo i robić ścięcia i kończyć wszystko dosyć efektownie. Ale tu jakby trener mi pozwolił na coś więcej. No, nikt mi praktycznie nie każe z tego, że mogę rzucać za trzy. Bo wcześniej u innych trenerów miałem taką jakby zasadę, że na 10 penetracji mogą oddać jeden rzut. I wtedy człowiek się zastanawiał, czy może oddać ten rzut, czy nie. A tu trener powiedział, masz pozycję, masz rzucać, bo widzę, że bardzo dobrze ci to idzie, no to musisz to wykorzystywać. No i w tym sezonie bardzo dobrze mi to idzie. Nie wiem, pewnie wszyscy, którzy skautują na zespół, się dziwią, że jak to Borowski trafia. No, myślę, że to idzie w dobrym kierunku wszystko. Początek sezonu mieliście trudny nie tylko ze względu na porażki, ale też tą chorobę Marcina Dudkiewicza. Pamiętam, po jednym z meczów udzielałeś wywiadu, miałeś koszulkę taką wspierającą Marcina. Powiedz tak z perspektywy, jaki wpływ to miało na zespół taki pod względem mentalnym, jak się dowiedzieliście, że Marcin was opuszcza i nie wiadomo na jak długo? No nie ukrywamy, Marcin to jest też dusza towarzystwa. On mega atmosferę robi w zespole i wiadomość o tym, że go spotkała taka właśnie choroba, nowotwór. No może coś nas tak wyłączyło, tą jakby radość i skupiliśmy się też, no, czekaliśmy na przykład na wyniki Marcina, czekaliśmy, aż wszystko będzie dobrze i wróci do nas. Wrócił, atmosfera się poprawiła i teraz Marcin zagrał niesamowity mecz, rzucił te... 20 punktów. 20 punktów. Chyba 6 na 8 za 3. No i cieszymy się, że jest z nami i teraz myślę, że wszystko będzie szło po naszej myśli. Jaki cel macie w tym sezonie ze startem? Głównym celem jest playoff. Co później będzie, będzie już na pewno sukcesem. A Twoje indywidualne cele? Bo to już jest Twój najlepszy sezon w karierze. Czy może być jeszcze lepiej w tym sezonie? Powiedzmy, średnia punktowa dobija do 14-15 punktów? Co moje indywidualne cele? Na pewno, że zagrać jak najlepiej. Jakoś aż tak nie przywiązuję uwagi do statystyk, ale czasami człowiek zerknie i mówi, a może bym tu mógł coś jeszcze bardziej poprawić.
nie wiem, chcę po prostu skończyć ten sezon zdrowy i z jak najlepszymi osiągnięciami. Tyle. I szykować się na dwa kolejne lata w Lublinie. I szykować się na dwa kolejne lata.